No i wtedy z krzaków wyszedł wielki niedźwiedź i rzucił się na królewicza. Królewicz z początku nie stracił humoru, bo pamiętał, że jest wysmarowany czarodziejską maścią, którą dała mu dobra wróżka. A maść ta chroniła przed ukąszeniami dzikich zwierząt. Ale ten niedźwiedź nie był z tej bajki i nic o tym nie wiedział. Podszedł do królewicza i odgryzł mu lewą rękę. Królewicz na początku trochę się przestraszył, ale pomyślał, że chyba dobra wróżka nie zostawi go w potrzebie. Ale dobra wróżka, wsiadając na hulajnogę, wbiła sobie straszną drzazgę w stopę i nie była zdolna dojechać do królewicza. Więc niedźwiedź odgryzł mu także prawą rękę. Królewicz pomyślał, w takim razie jedyna nadzieja, jaka mi pozostała, to stać bez ruchu, bo przecież dzikie zwierzęta pomyślą wtedy, że nie żyje i nie będą mnie dalej atakować. Więc stał bez ruchu, nie wydała żadnego odgłosu, podczas gdy niedźwiedź odgryzł mu też lewą nogę, prawą nogę, a na końcu zjadł go całego. I tak ta bajka się skończyła. Dziękuję panu bardzo. Ile płacę za bajeczkę? 5 zł. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Chodźcie, dzieci. Bardzo przyjemnie było. Dziękujemy bardzo. Ja tu często z dziećmi przychodzę do smutnego miasteczka, ponieważ w domu one szaleją, są za wesołe, takie rozbrykane, a tutaj przynajmniej ja mam troszeczkę spokoju. One sobie popłaczą, zasmucą się, zadumają nad sobą i potem wracamy i już mam spokojny dzień. Także ja bardzo chwalę tutaj ten teren i proponuję rodzicom, którzy też mają takie rozbrykane dzieci, zbyt wesołe, żeby tutaj korzystali z tych obiektów. Dobry, moglibyście państwo troszeczkę przechować mi te dzieci? Ja chciałem skoczyć sobie troszeczkę na piwo. Wchodzą. Tu na karuzeli się pobawią. Wchodzą. Pojeździcie sobie. No. Tata, kiedy to wreszcie pojedzie? Jak tatuś przyjdzie, to pojedzie. Posiedźcie tutaj 10 minut, tak? Co jest? Co jest? Przeszkadza ci? Tata, ale wróć już! Jak panowie grzeczne były? Bierz pan te bachory stąd, bo... Płacić? Płacić. Ile płacę tam? 5 zł. 5 zł za kurde, proszę. Dziękuję bardzo. No chodźcie, dzieciaki. Fajnie było? Fajnie było? No co takie smutne? Aj, no widzisz, fajnie było. No, to idziemy. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dobry panu. Dobry. Słyszałem, że pan wróży. Tak, tak, wróży. Ma pan kryształową kulę może z kuli, to tak zawsze dobrze wychodzi. Z kuli to 3 dychy. Z kuli 3 dychy. Proszę. Co sobie przykucnicie, przy panu wróżbicie? No. Dzieci. Dziecko, w której ty klasie jesteś? Piątej. No to dobrze, bo w przyszłym roku będziesz w 4, wiesz, bo cię cofną. Jak to wychodzi. No i co jeszcze widzę? No nieszczęśliwie się zakochasz. Tego kolegę prawdopodobnie przyjedzie samochód, nie? No, a ty mały za to, gdzie ty jesteś? W Starszakach chodzisz do przedszkola? Nie chodzisz, no to pójdziesz do przedszkola. Oprócz tego pójdziesz do dentysty i pani ci powyrywa wszystkie zęby bez znieczulenia. I tobie też, mała. No, to już no i starczy. Co, dzieci? Fajnie było? Zadowolone jesteście? No to chodź, idziemy dalej. Dziękujemy bardzo. Proszę.
Tata, ale ja nie chcę rzucać kamieniami w te kwiatki. Masz mi rzucać kwiaty, bo jak nie, to dostaniesz lanie. Marsz. Jeden i drugie w kwiaty mi rzucę. Ale co tak niecelnie? No zobacz, nie bój się. Kwiatko nie stanie. Też, zobacz, podchodzi do kwiatka. No, kopnie kwiatek, widzisz? No, stało się coś kwiatkowi. Celnie do kwiatka trzeba rzucać, no. A pan taki mądry jest? Może pan sam spróbuje. Sam co? Pan może spróbuj, co? Na dorosłych z kosza dzisiaj. Z kosza. A ile to kosztuje? 50. 50. 50? Na dzieciach się nie oszczędza. Pan pokaże im, jak to się robi. Tak, tak, będą wiedziały, jak 50. Będą starsze. No zobaczcie, tatuś jak teraz uceluje w kwiatki, to wygra nagrodę. Weź pan te swoje dzieci i idźcie. No, widzi pan, gdyby tak wszyscy trafiali w kwiatki, to byście tu panowie splajtowali. To nie można tak trafić za pierwszym razem przecież. Idźcie już, idźcie. Idźcie. No, no chodźcie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Poszli. A dobra wróżka to potem dostała gangreny i umarła, a niedźwiedzie rozerwał nie wypał w lesie. Zapraszamy panowie. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.